Witam serdecznie. Kochani, dlaczego wielka przemiana Ziemi nie następowała? Dlaczego nie następowało wielkie przebudzenie Ziemi? To nie tylko COVID. To nie tylko COVID spowodował, że w ludziach w niezwykły sposób rozpoczęła wywoływać się agresja, nienawiść, nazizm, faszyzm, dystans i przede wszystkim wszechobecny fałsz, maski. Wszczykiwane ekstramenty powodowały autodestrukcję, powodowały nieobliczalne wewnętrzne, niezauważalne zmiany, że rozpoczęliśmy postrzegać siebie dosłownie wilkiem, fałszywą, zbiorową, faszystowską odpowiedzialność. Wielkie kłamstwo. Ale nie o takim kłamstwie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chcę powiedzieć o zafałszowaniu wizerunku matki. Uważam, że jest to niezwykle ważne, że zejście matki, zejście żeńskości prawdziwej w ten świat, w którym był światem mężczyzny, zdominowanym przez mężczyznę, a kobietę sklonował ze swego żebra, uczynił na swoje podobieństwo, upodlił, założył jej tak jak Arabkę, aby nie było widoczne jej piękno, jej lico i rozpoczęła się olbrzymia gehenna kobiety. To tylko pozory, że kobieta jest wolna, bo w głębi naszej świadomości nadal jest olbrzymi, zakłamany wizerunek matki. Świadomość matki, świadomość bogini, która powróciła w ten świat, postrzegana jest tak jak my, tak jak niewolnicy, że ta suka ma na siebie pracować, że to nie jest tak, że będzie w ulu, w świecie ziemi królowa. Ona też ma się wziąć za miotłę i ma pracować tak jak inni, ma się niczym nie wyróżniać. Kochani, a to jest królowa. Nie powracasz jako król, jako królowa, jako córka, jako syn matki, dokąd w sobie masz takie zakłamanie, dokąd matkę postrzegasz jako ziemską, upadłą kobietę, bo taki wizerunek podał ci mężczyzna. Kochani, jest jeden mężczyzna. Jest jeden fałszywy ojciec, tak. Stałem się ojcem zakłamania jako mężczyzna. Uczyniłem dzieciom dosłownie olbrzymie pranie mózgu i ciągle udowadniałem już od zarania dziejów, że to kobieta jest winna, że to Ewa namówiła Adama. Taki mit podałem, aby przekodować, że to kobieta uciekła z domu dosłownie. Zwabił ją mężczyzna, uciekła do sekty i że podświadomie zakodowałem tak dzieci w ich podświadomości, aby usankcjonowały to, chociażby, że mężczyzna zajmuje dom, a kobieta jest z dziećmi wypędzona, mało tego, ma płacić mężczyźnie za to, że wychowuje dzieci, że ma na siebie dodatkowo pracować i dalej prosić mężczyznę być zależna od wszystkiego, co mężczyzna jej zgotował. Mężczyzna chciał umyć ręce. Chciał tak pozbawić kobietę godności. I właśnie o tę godność chodzi. Bo dopóki kobiety nie przyjmujesz w sobie jako piękna, jako królowej, dopóki nie widzisz też siebie jako piękna, widzisz zgniłą kobietę,
widzisz zgniłą królową i to jest to skrzywienie. Kochani, bogini matka powracająca w kobiecie jest przepiękna, przebogata, jest cudowna, ma wszystkie bogactwa świata. Nie potrzebujesz jej dawać jałmużny. Ale chodzi o to, o skrzywienie tego wizerunku w tobie, o skrzywienie tego wizerunku we mnie, że ja ciągle postrzegałem kobietę jako przeklętą, jako złą, tak miałem zakodowane, że to ona jest winna i taki wizerunek tak długo dzieciom ziemi wciskałem, kodowałem, aż uwierzyły, że ona opuściła dom. Dosłownie nałożona nowa informacja wymazała to, że mężczyzna był katem, psychopatą, że zmuszał kobietę do nadludzkiej pracy, że karał okrutnie dzieci, znęcał się nad nimi, nienawidził je, ale teraz, aby miał czym żyć, aby miał się odżywiać, ponownie zwabił je do świątyni, naprawdę kościoła, bo z tego został uczyniony dom, dosłownie sanktuarium i sanktuarium kłamstwa. I tutaj nadal matka była podawana dzieciom jako winna i że to ona złamała przysięgę i opuściła rodzinę. Zobaczcie, dzieci, jak na zdjęciach byliśmy szczęśliwi, jak cieszyliśmy się każdą chwilą. I tak nadal niezauważalny był płacz kobiety, płacz matki, która szlochała, która kryła to przed dziećmi, aby nie widziały tego, aby chociaż chwilę zaznały szczęścia, aby chronić je przed psychopatą, którym byłem, którym zdradzałem kobietę, którym zdradzałem boginię, zaprzedawałem siebie, doświadczałem prostytucji, zdrad, sprzeniewierzania się majątku, że brałem kredyty i tym wszystkim obarczyłem kobietę. Wpisałem to na jej konto, że to ja spłacam, że to jest dlatego mój dom, że kobieta ma się wynosić i płacić mi alimenty, a ja będę walczył o dzieci, że wykończę ciebie, kobieto, nerwowo, psychicznie, politycznie. Nadal byłem sadystą. A dzieci ziemi, dzieci matki, zatruwałem fałszem. Moim fałszywym, kryształowym wizerunkiem. Zakłamaniem, że oto jestem prawy, że mam dyplomy, że jestem dobrym parafianinem, że chodzę do kościoła, że moje konto mam czyste. I nadal nie pokazywałem zdrad, nadal nie pokazywałem mojego podwójnego życia, nadal skrywałem alkoholizm, psychopatię, dewiację i tworzyłem wizerunek dla sąsiadów, dla dzieci, że oto takiego cudownego mężczyznę opuściła kobieta. I takim wizerunkiem zakłamywałem rzeczywistość. Dzieci postrzegały matkę dosłownie jako tą winną, głęboko w podświadomości, tak ją traktowały i czerpały z niej, wykorzystywały ją, grając na dwa fronty, łudząc się, że biorąc pieniądze od ojca, że tak mają pełną rodzinę. Kochani, kochana córko, kochany synu,
Twoją matką, ojcem jest miłość. I kiedy tej miłości nie dostrzegasz pełni, kiedy nie dostrzegasz pełni kochania siebie, to powoduje, że twoja świadomość pokazuje, że głuchniesz, że tracisz wzrok, że twoje ciało, twoja świadomość poprzez twoje ciało pokazuje ci fałsz, nieszczerość, nieuczciwość, bo nie chcesz dojrzeć prawdziwej matki w sobie, że jesteś tą samą miłością, że jesteś tą samą doskonałością, że jesteś tym samym pięknem. Ja jestem tym dzieckiem. Ja jestem tym chłopcem. Ja jestem tą dziewczynką. I to ja mówię do siebie, że siebie, takiego chłopca, taką dziewczynkę prawdziwie przyjmuję. Bo kiedy przyjmuję matkę, autentycznie uwalniam ojca, bo uwalniam mężczyznę, bo ten mężczyzna w tym świecie był niezwykle zaprzedany. Dosłownie był wężem. A mówił, że to wąż jest we mnie, że to jest taki Bóg, że nieważne, że on taki okrutny, nie chciałem tego widzieć. Dlatego nadal miałem wszystko odwrócone. Węża, zwodniczy plagiat kobiety postrzegałem jako piękno, a boginię, która tu się odradzała, postrzegałem jako okrutną, jako złą, jako sadystkę, jako rozrzutną, jako tą, która zdefraudowała moje pieniądze, która doprowadziła do upadku firmę, która raptem tak uczyniła wielkie zadłużenie, a ja to jej dałem dla jej dobra. Ale to był mój podstęp mężczyzny jako perfekcyjnego sadysty. Bo obarczając długiem kobietę, powodowałem to, aby nie opuściła domu, aby była związana tą hipoteką, tymi kredytami, tak jak ślubem ohydnym, którym jej podsunąłem, aby dosłownie ją zmusić, aby klękała i przysięgała na śmierć, że mnie nie opuści. I tak utrwalałem siebie w wielkim sadyzmie, w wielkim okrucieństwie, w wielkiej pedofilii tego świata, bo to jednak było gwałcenie dzieci, gwałcenie ich świadomości, a dzieci matki domagały się uwolnienia, ich świadomość napierała i z każdej strony dosłownie żądały prawdy, obnażenia prawdy. Tak, w tą przestrzeń przybyły doskonałe dzieci matki. To dzieci światła. To obnażenie prawdy o tym świecie. Odczuj to piękno, że jesteś tym dzieckiem. I dopóki trzymasz w swoim sercu zakłamany wizerunek matki, nie wychodzisz z tego świata. Dopóki trzymasz tu cokolwiek jako dosłownie swoją własność, że masz tu konto, że masz tu emeryturę, że masz tu pracę, że masz tu dom i jesteś do tego przywiązany mentalnie, nie idziesz dalej. Uwolnij wszystko. Odczuj, że to wszystko uwalniasz czystą miłością, że się nie lękasz zachłanności, trzymania grosza na czarną godzinę i że tak nie pomożesz matce. Bo ja jednak ci mówię, że dopóki nie przywracasz wszystkiego matce, dopóki nie przywracasz wszystkiego miłości, dopóki to zatrzymujesz, nie idziesz dalej. Nadal błędnie podróżujesz w świecie Hadesu.
czekasz na złudne przetrwanie. A to jest fałsz. Obdarowując prawdziwie matkę, obdarowujesz siebie, bo jesteś tą samą godnością, tym samym pięknem. A tak trzymasz strach, utożsamiasz pieniądze jako Boga i odczuwasz je przez strach, że tobie zabraknie. A właśnie matka przybyła po to, abyś to puścił, abyś to uwolnił, abyś poczuł, że żadne moce nie są w stanie zatrzymać miłości, że zmiana nastąpiła, ale ty tylko jej nie widzisz, ty tylko jej nie odczuwasz, bo masz w sobie nadal fałszywy wizerunek matki i tak nie odnajdujesz w sobie bogactwa córki, bogactwa syna i tak nadal pozostaje zaprzedany ojciec, demon, który w tym świecie psychopatycznie zawładnął tym światem jako wszechmogący, zamknął dom na cztery spusty i wraz z dziećmi krzyczał: matko, tu ciebie nie chcemy, wynocha z naszego domu, ty nas zdradziłaś. A to ja zdradzałem. A to ja na każdym kroku doświadczałem zdrad. Nie przyznawałem się nigdy do tego. Defraudowałem pieniądze, niszczyłem zdrowie matki, energetykę matki, kobiety, bogini, obarczając matkę całym tym smrodem pornografii, prostytucji, zdrad i alkoholizmu i tego wszystkiego, co ściągałem w przestrzeń domu i tworzyłem gehennę, a matkę, a kobietę zwodziłem, aby pozostawała, aby ją zmuszać, że ma wychowywać dzieci, że nie może teraz odejść, że ma kredyty. A kiedy kobieta się budziła, kiedy odczuła prawdę, że jest boginią, wypędzałem ją z domu i rozpocząłem żyć kosztem innych, kosztem tych wspomnień złudnej sielanki i kosztem dzieci, z których czerpałem, których zakłamywałem, aby teraz one doświadczyły tej gehenny, aby tak ponownie zatrzymać ich w kościele śmierci, z których ziemię uczyniłem. To odkłamanie jest ważne. To odkłamanie jest decydujące, bo kiedy przywracam w sobie prawdziwy wizerunek matki, że ona jest królową, dlatego ja przestaję być niewolnikiem, niewolnicą. Znika niewola ziemi, bo powraca miłość, bo powraca prawda, bo tę prawdę nareszcie daję sobie i tego ci życzę. Głębokiego wglądu w siebie, abyś to wszystko odczuł, abyś podążył głęboko w piękno swojej miłości, którą właśnie matka obdarowała ciebie, obdarowała mnie. Abyś tej miłości odczuł, że nie ma rozdzielenia, że nie ma strachu. Zatrzymywanie strach, obaw o pieniądze, o bogactwa powodowało to, że właśnie go traciliśmy. Matka jest istotą przebogatą i nie przybyła tutaj, aby z ciebie czerpać, ale aby tobie pomóc, abyś sobie uzmysłowił, że jesteś twórcą, że jesteś twórczynią, tak jak ona, że jesteś też tak piękna, tak piękny, bo jesteś jej córką, jej synem. I tak powraca wielkie opamiętanie. Tak powraca zobaczenie potwora, który nie był w zewnętrznym świecie,
który był we mnie i ciągle Robal dawał mi fałszywy wizerunek matki, że to ona się znęca nade mną i to ja jednak podświadomie, ale od zarania dziejów zgotowałem dla matki szkołę. Z ziemi uczyniłem obóz koncentracyjny i jej dzieci nazwałem bękartami, które mają się uczyć fałszywej pokory, oszczędności, podporządkowania i czyniłem to poprzez strach, poprzez kary, poprzez poczucie biedy, długu, którym obarczałem matkę i dzieci i tak nadal krzywdziłem. Taki świat głęboko zapisałem w sobie dosłownie u zarania tych dziejów, kiedy to odrzuciłem matkę. Kiedy to, odrzucając matkę, podeptałem miłość. Dlatego podeptałem godność kobiety. A ziemię obsadziłem samczymi trutniami, które w kieckach, udając kobiety, udając pasterzy, bestii, władali w moim imieniu tym światem i szerzyłem herezję takie, że to mężczyzna rządzi tym światem, że to mężczyzna jest Bogiem. A wystarczy tylko, że ponownie to przyjmuję, że ponownie przyjmuję miłość, naprawdę przyjmuję matkę. Tak przyjmuję miłość, bo to jest matka, to jest źródło. W ten sposób odzyskuję siebie jako mężczyznę. Odzyskuję siebie jako dziecko ziemi, jako autentycznego dziedzica tej rzeczywistości, świata niezwykle pięknego i już uzmysławiam sobie, że to ja tworzę moją rzeczywistość, że COVID jako obecny Armagedon, jako wielkie zakłamanie fałszu był tylko mgnieniem złudzeń, zakłamania we mnie, autodestrukcji i wielkiego zakpienia z dzieci ziemi, że podam im trujący środek, dokonam eutanazji i przemienię ludzi w gadów, że tak z nich zakpię, że zniszczę całą tę twórczość, bo w ten sposób zniszczę świadomość matki. Świadomość kobiety, która tu przybyła i która dosłownie swoim sercem rozpoczęła budzić nas wszystkich. I o te piękno, o tą piękną kobiecość chodziło tutaj. Dlatego przywrócenie w sobie wizerunku matki jako autentycznego piękna jest powrotem tego świata we mnie, bo zewnętrzny świat, jego piękno jest odbiciem mego wewnętrznego piękna. A dokąd nadal byłem zakłamańcem, na zewnętrznym świecie istniał horror, istniał Czarnek, psychopata religijny, który chciał wprowadzić nowy ład, który chciał zapędzić siłą dzieci ziemi ponownie do kościoła i zmusić je, aby klękały przed pedofilem, przed Pawłem, którego ustanowiłem jako rezydenta Watykanu, którego świadomość miała dalej zatruwać świadomość dzieci ziemi. I taki proceder przerywam, bo dokonuję wielkiego, wielkiego oczyszczenia w sobie. Dziękuję.